A gościem Radia Z jest Katarzyna Lubnauer, Koalicja Obywatelska, wiceprzewodnicząca klubu i była szefowa Nowoczesnej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Chociaż do pani to powinnam się chyba zwrócić gościni, prawda? To by się pani jakoś tak bardziej podobało. Tak pan, wie pani co, ja nie mam na ten... Znaczy, akurat gościni mi się nie podoba samo słowo, dlaczego, że uważam, serio? Że jest tak, serio. No natomiast takiego, jestem zwolenniczką tego, żeby mówić, nawet wprowadzić słowo ministra, jestem zwolennikiem tego, żeby tam, gdzie chodzi o realne funkcje, to przyzwyczajać społeczeństwo do tego, że kobiety mogą je pełnić. Czyli jak powiedziałam, szefowa, to się pani spodobało. Szefowa tak, ministra tak, natomiast gościni to już trochę niekoniecznie, sztuczne. Niekoniecznie. To może pani trochę jednak podpaść feministką. A czy pani zdaniem jesteśmy... Pani, w polityce to nie jest tak, żeby można było cały czas żyć tak, żeby nikomu nie podpadać. Ha, rozumiem. Nie jest pani jak zupa pomidorowa. Nie musi się pani podobać wszystkim, właśnie. Tak? A czy pani zdaniem jesteśmy przygotowani na walkę z koronawirusem? Właśnie to niestety jest problem, dlatego że oczywiście my powinniśmy uspokajać. Odpowiedzialnością wszystkich polityków jest to, żebyśmy uspokajali społeczeństwo, dlatego i nie dolewali oliwy do ognia. I nie dolewali oliwy do ognia. Natomiast z drugiej strony możemy oczekiwać od rządu, że przygotuje Polskę na epidemię, która prędzej czy później do Polski przyjdzie. Ale rząd mówi, że wszystko jest pod kontrolą i żeby właśnie nie sieć paniki, apeluje rząd. Na razie nie widzę tego, żeby było pod kontrolą, bo na razie nie mamy epidemii, na razie nie mamy osób, u których stwierdzono koronawirus. Natomiast równocześnie pokazane jest, że jeżeli nie potrafimy się zorganizować w momencie, w którym trzeba już coś działać, a nie jest nic jeszcze zrobione, to co będzie w momencie, w którym rzeczywiście chorzy przyjadą do Polski? Co mam na myśli? Teraz skończyły się ferie, przyjechało całkiem sporo osób z Włoch Północnych i oni powinni dostać bardzo precyzyjne wytyczne. Natomiast co zrobił rząd? No dostają SMS-y. No tak. Jak powinni się zachować, dokąd się udać generalnie? No właśnie, niestety nie. Widzimy ludzi, którzy w pewnej panice, ponieważ są w pracy, mają taką sytuację, że z jednej strony no nim nie da zwolnienia na następne tygodnie, ale z drugiej strony no to... nic im nie zaproponowano w tym znaczeniu, no mogą że... być w rozterce. Czy przechodzi do pracy, czy nie przechodzi, to będą wytyczne ze strony zakładu pracy, tak można powiedzieć. No ale rząd nie, przecież no więc... mówi, że rozszerza kampanię informacyjną. No to nie wystarczy. No powinni mieć bardzo jasną ścieżkę i nie jest rozwiązaniem, jeżeli ktoś chce na własny koszt zrobić badanie za 500 zł, powiedzenie, że w związku z tym zakazujemy tych badań, żeby przypadkiem ktoś nie mógł sobie poradzić. No niestety widzę na razie, że rząd nie potrafi nawet działać i organizować sytuacji, w której jeszcze nie mamy tej epidemii. To co będzie, kiedy będziemy ją mieli? To co by pani zaordynowała, będąc premierem? Po pierwsze, dawno już proponowaliśmy, żeby powstał sztab kryzysowy. W związku z tym powinno być w ten sposób, że powinny być regularne spotkania, nie tylko monitorowanie tego, co się dzieje, ale również dokładnie mówienie, co zrobią, jeżeli zaczną sztab się pojawiać. Sztab kryzysowy i co jeszcze? Drugie. Bardzo jasne wytyczne, które docierają do wszystkich instytucji państwa, są strony internetowe, gdzie każda osoba wracająca z obszaru zagrożenia wie, co ma robić. Wie. Po trzecie? Wie, czy nie. Czy wytyczne dla ZUS-u, co w sytuacji, w której ta osoba na przykład pracuje z dziećmi, czy powinna pójść do pracy, czy nie powinna pójść do pracy, czy dostanie zwolnienie lekarskie, czy nie dostanie zwolnienie lekarskie i tak dalej. Czyli to powinna być jasne wytyczne. Kolejnym krokiem to jest jednak to, że proponowaliśmy zmianę ustawy dotyczącą tego, żeby koronawirus COVID-19 wpisać do liczby, do tej listy katalogu chorób. To, że wtedy można, jeżeli mamy już przypadek, hospitalizować się w sposób przymusowy. Bo jest ustawa o chorobach zakaźnych i epidemiach, wypisuje dokładny katalog chorób, czyli w przypadku których państwo ma prawo... Czyli chodziłoby o to, żeby ktoś nie zreterował. No dobrze. Dokładnie. No, to... I to złożyliśmy taki projekt ustawy. Proponowaliśmy nawet, to złożyliśmy w czasie tamtego posiedzenia Sejmu, żeby to w trybie jakby przyspieszonym przyjąć, ponieważ uważamy, że ale to... nic takiego nie zaistniało. Właśnie, czyli pani zdaniem jednak rząd nie robi wszystkiego, co powinien zrobić, tak? Że nie jest w 100%... Natomiast musimy jednocześnie zdawać sobie sprawę, że na razie nie ma tego zagrożenia bezpośredniego. Musimy zdawać sobie sprawę, że właśnie tam we Włoszech tam jest rzeczywiście grupa kilkuset osób prawdopodobnie. No, powinniśmy nie potęgować strachu. A wracając do kampanii, bo ona się toczy, czy Małgorzata Kidawa-Błońska chce wszcząć wojnę religijną? Małgorzata Kidawa-Błońska. Zaskoczyła swoim wyznaniem, że lekcje religii w szkołach zrobiły więcej złego niż dobrego. Pani co, ja akurat dokładnie wiem, jaki jest pogląd Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na tą sprawę już od 2015 roku. Jaki bo jest? Tak się złożyło, że ja byłam w inicjatywie ustawodawczej Świecka jaki Szkoła. Jaki jest ten pogląd? Ja wtedy byłam u niej, żebyśmy złożyli te podpisy, 150 tysięcy podpisów, ona wtedy była marszałkiem Sejmu, przypomnę. To ona powiedziała dość jednoznacznie jedną rzecz, że religia w szkole, między innymi jedną ze szkód, którą wyrządza, to jest to, że niszczy
niszczy parafię w znaczeniu wspólnoty. Dlatego, że ci ludzie, którzy chodzą na religię w szkołach, a nie w parafiach, realnie rzecz biorąc nie budują przyszłości tej wspólnoty, jaką jest parafia. I to jest jedna z rzeczy, która z punktu widzenia osoby wierzącej. A jak prezydent miałby tego dokonać, żeby wprowadzić lekcje religii ze szkół? Znaczy tak, po pierwsze, pani Małgorzata Kidawa-Błońska, pani marszałek, bardzo jednoznacznie powiedziała, że uważa, że ponieważ jest taka wola rodziców, to tam, gdzie jest taka wola rodziców, ta religia powinna być w szkołach. A tam, gdzie jest, nie ma. Natomiast powinna być też możliwość stworzenia takiej formuły, że jeżeli uważają, że na przykład jest kościół blisko szkoły, gdzie jest to problemem ze względów organizacyjnych, bo rodzice bardzo często mówią, że chcą, żeby religia była w szkole z bardzo prostego powodu organizacyjnego. Łatwiej jest im po prostu to zorganizować. Natomiast co jednoznacznie powiedziała też Małgorzata Kidawa-Błońska, że nie powinno być tak, żeby religia była w środku lekcji, powinna być, jeżeli jest w szkole, przed lub po lekcjach, że powinno być w ten sposób, że ocena nie jest ale na świadectwie szkolnym. Ale nie odpowiedziała pani na pytanie, czy Małgorzata Kidawa-Błońska chce wszcząć wojnę religijną, bo o to, nie chce. Bo przed tym przestrzega Prawo i Sprawiedliwość. Jest po pierwsze osobą wierzącą, a po drugie wie, że ma być prezydentem wszystkich Polaków. I tych wierzących, i tych, którzy wywodzą swoje przekonania z innych źródeł. No tak, to widzę, że tutaj pani prawie jak rzecznik sztabu, można powiedzieć. Zresztą dla tych, którzy nie widzą nas w internecie, to powiem, że pani poseł ma tutaj po prostu taką plakietkę, która jednoznacznie sugeruje, że... Popieram Małgorzatę Kidawę-Błońską. Tak, właśnie, z tą charakterystyczną Wiktorią Biało-Czerwoną. A kampania w sztabie obywatelskim na Kruczej. Zapraszam. A kampania Małgorzaty Kidawy-Błońskiej się pani podoba? Tak, podoba mi się po pierwsze to, że bardzo aktywnie jeździ po Polsce i co więcej, ja byłam na jednym z tych spotkań. Andrzej Duda też jeździ. Ja byłam na jednym z tych spotkań, te spotkania są absolutnie otwarte, nie ma czegoś takiego, że jest biletowane, tak jak u Andrzeja Dudy. Co więcej, nie boi się żadnych trudnych pytań i co więcej, widać, że się bardzo dobrze czuje na tych spotkaniach w rozmowie z Polakami. I już nie popełnia gaf? To nie jest tak, wie pani, jak powie, jak pani, nawet pracuje pani w mediach, bardzo dużo na pewno zdarza się pani wypowiedzieć, nie ma możliwości, żeby raz na pewien czas człowiek się nie pomyli. Raz na pewien czas tak, tylko dokładnie, żeby to nie było tak jest, często. Nie, to jest tylko kwestia ilości wypowiedzi i kwestii tego, że w przypadku kandydata na prezydenta każda taka wypowiedź jest wyłapywana. A ta kampania nie jest zbyt ospała, przepraszam, jak mówi Julia Pitera. Na razie to mam wrażenie, że jest bardzo ważna rzecz, która dotychczas się, myślę, że zawodziła nas jako Koalicję Obywatelską, że to PiS musi się odnosić do pewnych działań, które podjęła Koalicja Obywatelska. Kwestia tych 2 miliardów TVPiS i kwestia tego, że PiS nie decyduje się na pomoc dla osób chorych onkologicznie. Tutaj ja muszę powiedzieć, że też... No, jeśli pani wywołała ten temat, to w takim razie przypomnę, że kilka lat temu Małgorzata Kidawa-Błońska kilkukrotnie głosowała przeciwko przeznaczeniu na onkologię dodatkowych środków. To jest śmieszne, dlatego że nie wiem, czy pani wie, ile zostało poprawek teraz zgłoszonych do budżetu. Kilkaset, około 500 poprawek. W związku z tym normalnym jest czymś, że regularnie w poszczególnych budżetach zgłoszonych jest kilkaset, czasami nawet było taka sytuacja, że było one głosowane blokowo. I była mowa tam, nie wiem, o wydatkach rzędu, nie wiem, kilku milionów. Natomiast teraz mówimy o pieniądzach, które mogłyby stworzyć praktycznie nową strategię dotyczącą leczenia onkologicznego. Tutaj czytałam przed chwilą w jednym z gazet, nie chcę reklamować gazety, o nowoczesnych takich lekach immunologicznych, autoimmunologicznych dotyczących nowotworów, dokładnie nowotworów u dzieci, które tam podawano statystyki, które są rzeczywiście bardzo obiecujące. I okazuje się, tym wywodem? Że my potrafimy to już robić i jedyną przeszkodą, która jest, żeby to zastosować, to są pieniądze. Czyli to, czy jest w stanie państwo refundować te zabiegi, czy nie. No ale to też jest trochę takie stawianie zero-jedynkowe, że albo te media narodowe, albo 2 miliardy na onkologię. Chciałam powiedzieć, że do 2015 roku media narodowe nie były wspomagane pieniędzmi z budżetu państwa, a w tej chwili od czasów PiS-u nie tylko są wspomagane, ale coraz większymi sumami. W zeszłym roku to było 1,26 miliarda. Tak wiem, a jeszcze wcześniej to było 800 milionów. Właśnie, a w tym roku 2 miliardy. Czyli oznacza to, że tak są zarządzane media publiczne, w taki sposób jest prowadzona propaganda, że nie są w stanie zarobić przy pomocy reklam, które przecież mogą sprzedawać, tylko muszą sięgać po pieniądze budżetu. Dlaczego? Dlatego, że są mediami, których bardzo wielu Polaków nie chce już oglądać. I tutaj stawiamy wielokropek. Katarzyna Lubnauer, była szefowa Nowoczesnej, zostaje z nami, a w części internetowej porozmawiamy dalej o kampanii, dlatego, że co tam piszczy w Nowoczesnej, czy jeszcze w ogóle cokolwiek piszczy. Jesteśmy na Facebooku i na Radio ZPL. Beata Lubecka, zapraszam. Ale
na początek jeszcze o kampanii. A czy wsparcie Donalda Tuska to będzie rzeczywistym wsparciem dla Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, czy też może jednak obciążeniem? Biorąc pod uwagę przeszłość byłego lidera Platformy Obywatelskiej jako byłego premiera. No, Donald Tusk przede wszystkim nie stracił nic ze swoich umiejętności dość precyzyjnego na przykład rażenia przeciwników. I nie mam żadnych wątpliwości, że to, co się działo ostatnio w Białymstoku, że jego wypowiedzi, to się... Bardzo ostre. Nie za ostre jednak, jako że był to festiwal dyplomatyczny, znaczy, to który nie odwiedził... W czasie wykładu, tylko w czasie, zdaje się, konferencji prasowej po tym wykładzie. Wykład był też bardzo ciekawy. Pokazywał coś bardzo ważnego. Pokazywał takie szersze spojrzenie na wyzwania stojące przed współczesną Polską, Europą, światem, dotyczące cyfryzacji, dotyczące wielu elementów, które są... No, kwestią na przykład wojny chińsko-amerykańskiej. Dla przeciętnego zjadacza chleba to są po prostu tematy. To są tematy dość abstrakcyjne, po pierwsze, to są tematy na festiwal dyplomatyczny, a nie tematy na pogadankę. Powszechne do telewizji. Natomiast to jest jedna rzecz. Natomiast drugą kwestią jest to, że my chyba oczekujemy od polityków jednak pewnego wizjonerstwa. Czyli oczekujemy od polityków pewnego szczebla tego, żeby potrafili pokazać trochę szerzej niż tu i teraz. Ale nie odpowiedziała pani na moje pytanie, czy to tak, będzie obciążeniem, czy to będzie jednak pozytywnym wsparciem? Że będzie wzmocnieniem, ponieważ po pierwsze, każdy głos za jest wzmocnieniem, bo każdy polityk ma swoją pewną grupę, która go silnie wspiera, a po drugie dlatego, że ma pewne umiejętności, które nie mają inni politycy na polskim rynku. A PiS tylko zaciera ręce, że im więcej Tuska w kampanii, to nie, tym lepiej dla Prawa i Sprawiedliwości. To będzie grzebać szansę Kidawy-Błońskiej na zwycięstwo. PiS bardzo dobrze sobie zdaje sprawę, że realnie rzecz biorąc, Tusk mobilizuje dużą część wyborców opozycji, w związku z tym jest ważny również dla kampanii wyborczej. Czyli uważa pani, że jest to wartość dodana zdecydowanie, zdecydowanie tak? Jest wartość dodana. I co najciekawsze, najbardziej rzucają się na to poparcie Tuska ci politycy, którzy jeszcze niedawno apelowali o poparcie Tuska dla swoich kandydatów, mam na myśli politycy PSL. A pani osobiście jak się angażuje w kampanię Małgorzaty Kidawy-Błońskiej? No, zbiera pani podpisy na przykład? Tak, zbierałam podpisy w piątek i sobotę. Można zobaczyć to na moim Facebooku, na Instagramie. Przyznaję się, no nie zajrzałam. No, widzi pani, to jest błąd. Zbierałam Potrzebny mi mój klon. W piątek zbierałam w Warszawie przy rondzie Daszyńskiego, w sobotę zbierałam na Piotrkowskiej. Bardzo dobrze się zbierało, zresztą była ładna pogoda. Piotrkowska jest takim miejscem, gdzie w sobotę Łodzianie się do pani odnosili, że pani zbiera te podpisy za poparciem Małgorzaty Kidawy-Błońskiej? Bardzo pozytywnie, do tego stopnia, że nie dosyć, że w pewnym momencie było tam tak całkiem sporo osób, które musiały chwilę poczekać, żeby złożyć podpisy, to jeszcze jakaś pani wybiegła ze sklepu, że ona chce koniecznie i musiałam ją powiedzieć, że wejdę do tego sklepu, ponieważ bałam się, że mi zmarznie, ponieważ było po prostu mimo słonecznej pogody dość chłodno. A ile zebraliście już podpisów? Nie wiem, nie jestem nie jestem odpowiedzialna za zbieranie podpisów w znaczeniu zsumowywania liczby podpisów z całego kraju. Natomiast dzisiaj Czy walka idzie o to, żeby zebrać milion podpisów, czy żeby zebrać je jak najszybciej? Nie odpowiadam za strategię zbierania podpisów, w związku z tym nie będę odpowiadać. Natomiast równocześnie dzisiaj się wybieram do sztabu na Krucze i obiecałam, że będę, zresztą co zostało napisane wczoraj, między innymi na Twitterze, że dzisiaj, jutro będę dyżurować w sztabie. Tam zachęcamy wszystkich do zgłaszania się po banery, po materiały dotyczące Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Również pomagam w sprawach takich programowo-przekazowych, to pomagam pani Izabeli Leszczynie, z którą współpracuję. No ale z sondaży wynika, że jednak faworytem jest Andrzej Duda. Nie, z sondaży wynika, że Andrzej Duda, szczerze mówiąc, wdraża powoli zarządzanie kryzysowe, bo widzi dość dokładnie, że jest w sytuacji Komorowskiego 2015. Mam wrażenie, że oderwanie jego od rzeczywistości, które najlepiej świadczyło ten tekst słynny o przejściowych wzrostach cen, jest przeszkodą w jego reelekcji. Dodatkowo bardzo szereg, że tak powiem, szereg porażek wizerunkowych, kwestia pani szefowej kampanii Turczynowicz-Kieryło. Ja powiem szczerze, ja mam problem z zapamiętywaniem nazwisk, ale ja już pamiętam, jak się nazywa szefowa kampanii i mam powoli wątpliwości, czy to Andrzej Duda odpowiada za kampanię pani Turczynowicz-Kieryło, czy odwrotnie. Czyli pani zdaniem postanowiła się wylansować pani mecenas przy okazji tej kampanii? Po pierwsze jest dużym problemem. Zrobić sobie rozpoznawalność? Zarówno jej poglądy. Ja przypomnę, że ona ma pogląd na temat kobiet, że wyraźnie uważa, że pewne chromosomy są potrzebne, żeby pełnić ważne funkcje publiczne. Ta wypowiedź też mnie zaniepokoiła, że prezydentem powinien być mężczyzna jednak. No nie.
No przepraszam, no czy my jesteśmy gorsze, że nie mogłybyśmy zostać prezydentami? Właśnie zastanawiam się, co musi mieć prezydent takiego, co, że tak powiem, związane jest z płcią. Że co, że zwierzchniczka sił zbrojnych wyglądałaby źle na tle armii, że nie miałaby żadnego pojęcia? Mieliśmy do czynienia. Chociaż ja nie wiem, czy Małgorzata Kidawa Błońska ma jakieś pojęcia wojskowości. Tutaj mam wątpliwości. Tak, wypowiada się wielokrotnie na temat tego, w jaki sposób, a przede wszystkim ma jedną zdolność. Ma jedną zdolność, która jest bardzo ważna, ma zdolność dobierania sobie doradców i ekspertów, którzy mogą jej, kiedy będzie potrzeba, doradzić i wie, że to jest akurat ta polityka, którą powinniśmy w ramach odbudowania Rady Bezpieczeństwa Narodowego współpracować w ramach całego obozu politycznego, nie tylko jednego. Pytanie tylko, czy Polska jest gotowa na kobietę prezydenta, bo tutaj mam wątpliwości. Jestem przekonana, że tak. Widać, skoro to, Ameryka nie była gotowa. No dobrze, ale Słowacja na przykład, Czechy, te kraje, jesteśmy, które bardziej podobni tak mentalnie do Amerykanów, czy do Słowaków? Jestem przekonana, że Polska jest gotowa na kobietę prezydenta, dlatego, że ostatnie wybory pokazały dużą frekwencję również wśród kobiet i chęć głosowania na kobiety, ponieważ bardzo często z dalszych miejsc dobre wyniki dostawały kobiety. W związku z tym Polacy, mam wrażenie, że coś się zmieniło, że jednak coraz częściej świadomie wybierają na liście kobietę wyborcy. A w przypadku Koalicji Obywatelskiej to już wiemy, że znacząco wyższe jest poparcie ze strony kobiet niż ze strony mężczyzn. W związku z tym kandydatka Koalicji Obywatelskiej kobieta jest czymś zupełnie naturalnym. No ale w Platformie Obywatelskiej było dużo sceptyków, czy to właściwie akurat wybór, chociaż to Platforma Obywatelska swoimi głosami zdecydowała w prawyborach, że kandydatką Platformy Obywatelskiej będzie właśnie Małgorzata Kidawa-Błońska. Ale mówią o ostatnich. Ale nawet mówi się o kandydatce, że to taki bronek spódnicy. No ale jak wracając do pani Kieryło, oczywiście nie ma nic wspólnego i sposób charakterologiczny, i sposobu podejścia do ludzi. No musiałaby pani pojechać kiedyś na spotkanie otwarte i zobaczyć, jak wygląda spotkanie otwarte Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, jakby dobry kontakt ma z ludźmi. Natomiast wracając do kampanii Dudy, no to niestety widać dość jasno, że ma duży problem wizerunkowy, zarówno ze swoją szefową kampanii, bo powiedzieliśmy o kobietach, powiedzmy no o jej wypowiedzi na wybór. Dokładnie, wolności słowa, a teraz czy też słyszymy doniesienia mediów, że Jarosław Kaczyński miał być z tego powodu niezadowolony z wystąpienia zresztą pani mecenas podczas wyjazdowego klubu Prawa i Sprawiedliwości, gdzie pani powiedzieć na tym spotkaniu, jak się odgryzie w przyszłości. Że szefowa sztabu miała przede wszystkim mówić o sobie, no, że jednak stąd te proporcje... Pytanie, kto komu prowadzi kampanię. Te proporcje powinny być rozłożone inaczej, no. To jednak błyszczeć powinien kandydat, a nie ktokolwiek, kto mu w tym pomaga. Więc jeżeli spojrzymy na funkcjonowanie i sztabu pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i jeżeli spojrzymy na samą kandydatkę, to widać, że tutaj idziemy do przodu. A prezydent podpisał ustawę o 13 emeryturze. Dobrze się stało? Widzieliśmy ten teatr i tę pokazówkę. No widać, że to jest wychodzenie z kryzysu, próba rzeczywiście zarządzania kryzysowego wobec tego, co się dzieje, wobec gestu Lichockiej, który zapamiętali wszyscy Polacy, wobec dylematu, co ma zrobić z tą ustawą na 2 miliardy dotyczącą mediów publicznych. Nie sądzę, że jeżeli ją podpisze, to będzie robił to w równie teatralny sposób, raczej w kąciku, tak jak przyjmował ślubowanie od Pawłowicz i Piotrowicza. No niestety zdajmy sobie sprawę z jednej rzeczy, że prezydent ma problem, w związku z tym postanowił zrobić coś, co będzie popularne społecznie. Ta ustawa, przecież wszyscy praktycznie kandydaci mówią, że wobec drożyzny, wobec rzeczywiście sytuacji związanej z tym, że ta sama stuwa, z którą szliśmy kiedyś do sklepu, już w tej chwili dużo mniej jest warta, no to potrzebna jest pomoc dla emerytów, no i tym jest, rozumiem, że 13 emerytury. Ja osobiście wolałam, żeby to zamiast 13 emerytury była uczciwa waloryzacja, czyli żeby waloryzacja goniła rzeczywiście ceny żywności szczególnie, bo ceny żywności szybują najszybciej. No szkoda, że Platforma tak nie myślała, rządziła. Ale emeryci i renciści mogą być jednak zadowoleni. Nie mieliśmy. No niech pani spojrzy. Inflacja rok do roku w grudniu. Jakie to były podwyżki? No tyle, co kot napłakał. Ale niech pani zobaczy. Inflacja rok do roku w grudniu to było 3,4 średnio, ale w przypadku żywności 6,9. Mamy najszybszą dynamikę w tej chwili inflacji w całej Unii Europejskiej. Jeżeli prezydent twierdzi, że ona jest przejściowa, no to przepraszam bardzo, ci ludzie mają przestać jeść i poczekać, aż przejściowo przestaną rosnąć ceny. Ale no,
emeryci będą zadowoleni, bo skoro średnia emerytura w Polsce to jest niewiele ponad 2000 zł brutto, czyli na rękę to jest 1700 zł, no to jak dodatkowa będzie kwota prawie 900 zł, no to jak znalazł, no? Czy emerytura bez podatku, czy zwiększenie na przykład kwoty wolnej do wysokości najniższej emerytury dałoby dużo większe pieniądze. Prawda jest taka, że PiS robi to w ten sposób, żeby emeryci zależeli od ich widzimisię, czyli że jak będą chcieli, to dadzą. Jak nie będą chcieli, to nie dadzą. Czyli pani zdaniem w ten sposób Andrzej Duda, czy też to całe środowisko Prawa i Sprawiedliwości, obóz władzy kupuje sobie w ten sposób chyba nikt nie ma wątpliwości. Tak? Ja jestem zwolennikiem tego, żeby pomagać emerytom w sposób realny, czyli rzeczywiście po pierwsze zwiększać rzeczywiście kwotę wolną, tak żeby więcej zostawało im co miesiąc w portfelach. I przypomnę, że gdybyśmy rzeczywiście zwiększyli kwotę wolną do najniższej emerytury, to zostawałoby im miesięcznie około 200 złotych więcej w portfelach, czyli w skali roku ponad 2000, a tak to mają znacznie mniej. A w perspektywie jest jeszcze 14 emerytura. Jeśli ten projekt ustawy trafi do Sejmu, to jak pani zagłosuje? No bo już jest zapowiedź, że ta 14 emerytura, czyli w dalszym to ciągu zostanie wpłacone w listopadzie 2021 roku. W dalszym ciągu jestem zwolennikiem realnych działań, a nie jednorazowych według widzimisię rządzących. Czyli zagłosuje pani przeciw, tak? Znaczy, wie pani co? Zagłosuje pani przeciw, tak? Jeszcze nie wiem, nie mamy tej ustawy. Mówimy, ta ustawa ma być też, tam mowa jest, że nie każdy dostanie tą 14 emeryturę. Mają być już w ten sposób, że mają wybierać sobie, kto im jest bardziej przydatny. No, pełną wyborcę, kwotę dostaną wyborcę. Osoby, które prawda jest taka, których świadczenie w 2021 prawda roku jest taka, nie że będzie przekraczać 2900 zł brutto. Wyjaśnijmy. Prawda jest taka, że PiS zawsze traktował ludzi pod tym kątem, czy są przydatni wyborcy, czy nie są przydatni wyborczo, a nie pod względem tego, żeby im rzeczywiście realnie pomóc. A opozycja jest taka łaskawa, tak? Rozumiem, że nie traktuje w ogóle niech w ten sposób wyborców. Niech zrobią coś z drożyzną, niech zrobią coś, żeby rzeczywiście Polakom się wszystkim żyło lepiej, żeby niech zadbają o tych, którzy pracują, żeby rzeczywiście zwiększyć kwotę wolną, co obiecywali wszystkim. Wtedy nie trzeba będzie robić takich jednorazowych zastrzyków. A co ostatecznie pani zdaniem prezydent zrobi w sprawie tej ustawy, która przyznaje 2 miliardy złotych na media narodowe? Chyba każdy z nas sobie zdaje sprawę, że jest to dużym problemem, dlatego że choroba onkologiczna, to była przecież ta alternatywa, dotykają albo nas, albo naszych bliskich, albo kiedyś dotknęły kogoś z naszych bliskich. Każdy ma praktycznie jakąś taką historię w rodzinie. Tylko to pachnie trochę tym szantażem emocjonalnym ze strony opozycji. Nie, to jest realna szansa pomocy w momencie, w którym te pieniądze są. Dotychczas nigdy tych pieniędzy w takich ilościach nie było. To znaczy zawsze mieliśmy problem polegający na tym, że ponieważ był kryzys, w związku z tym nie można było znaleźć ekstra pieniędzy na przykład na leczenie onkologiczne. W tej chwili okazuje się, że można znaleźć 2 miliardy i nagle się okazuje, że zamiast tego będziemy walczyć o to, żeby mógł być Sylwester Marzeń w telewizji publicznej. No z całym szacunkiem jest coś takiego jak priorytety. Priorytety mówią, że najpierw powinno być to, co jest najbardziej ważne, najważniejsze dla wszystkich Polaków, czyli kwestie zdrowia, edukacji, a potem dopiero kwestie igrzyska. PR-u dla igrzyska. I czy ale ludzie oglądają to, no to jest najbardziej, najchętniej oglądany Sylwester w Polsce. No chciałam z całym szacunkiem. Po pierwsze są również inne Sylwestry w innych komercyjnych telewizjach. I które ja się nie są tak chętnie oglądane ja ostatnio. Ja się bardzo cieszę, że Polacy oglądają, bo ja uważam, że nie należy cenzurować ani decydować, która muzyka jest lepsza albo która muzyka jest gorsza. Każdy słucha i ogląda tego, co chce. Tylko zastanówmy się, co powinno być priorytetem dla telewizji, która się nazywa publiczna. Dla telewizji publicznej priorytetem, jeżeli już, to powinna być tak zwana misja, czyli to, co się wiąże z edukacją, z kulturą, a nie oglądalność. Ponieważ oglądalność jest po to, walczą media, żeby więcej sprzedać reklam. Natomiast całym szacunkiem dla pana... Czyli w takim razie oglądalność powinny walczyć tylko media komercyjne, a media publiczne już nie. Tak, niech tam szorują pod nie. Media komercyjne mają inne zadania. Media komercyjne mają za zadanie być źródłem wiedzy, ale być źródłem informacji, ale rzetelnej, a nie propagandy, tuby propagandowej z jednej strony rządu, a z drugiej strony hejtowania i szczucia na opozycję. Ja nazywam te paski, które są w telewizji publicznej, paskami grozy. I realnie rzecz biorąc, jeżeli spojrzymy, jak one brzmią, to bardzo często one są jednoznacznym przekazem, który ma na celu zhejtowanie opozycji. Jest mnóstwo fake newsów, jest mnóstwo informacji przekręconych, przekłamanych, a równocześnie jest hura optymizm w stosunku do władzy i przypisywanie im nawet tego, co nie jest żadną ich zasługą.
Powracam do swojego pytania. Czy pani zdaniem prezydent podpisze tę ustawę, czy może jednak zawetuje, a może odeśle do Trybunału Konstytucyjnego, prezydent będzie grał na czas? Prezydent ma problem, ponieważ czas ma do 5 marca i wszyscy zdają sobie sprawę, że ta ustawa jest zła. W związku z tym ma według mnie dwa wybory. Albo ją odeśle do Trybunału Konstytucyjnego, w momencie, w którym wiadomo, że w Trybunale Konstytucyjnym ustawia wyniki ich decyzji pan prezes w czasie kolacyjek z panią Przyłębską. Pan prezes Kaczyński. Pan prezes Kaczyński w czasie kolacji z panią Przyłębską. W związku z tym to jest granie na czas, wtedy można podjąć decyzję. Poważne oskarżenie z pani strony, poważne oskarżenie, jakoby prezes miał wpływać na decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Pan, bezpośrednio darmo, jeszcze w dodatku odkrycie. Instruując prezes Trybunału Julię Przyłębską. Ale pani Przyłębska, chciałam zauważyć, że nawet specjalnie nie ukrywa swojego przywiązania do prezesa i do PiS, no bo klaszcze na imprezach, które mają charakter no, praktycznie partyjny. Natomiast nie ma żadnych wątpliwości drugich, że w momencie, w którym ona zostanie odesłana do TK, to kiedyś zostanie przyklepana, nazwijmy to w ten sposób, czyli telewizja i tak dostanie te pieniądze, tylko będzie to po wyborach. W związku z tym będzie to oszukanie. Problem się sam rozwiąże. Dokładnie, więc będzie to oszukanie w pewnym stopniu społeczeństwa. Czyli pani zdaniem dla prezydenta najbardziej wygodne byłoby to odesłanie do Trybunału Konstytucyjnego, czyli taka gra na czas. Gra na czas, dokładnie. Druga wersja jest taka, że na przykład znajdą, już to próbują robić, że na przykład mówią, że znajdują jakieś inne pieniądze na onkologię, tylko zapominają dodać, że to jest 5 milionów na 5 na 10 lat, czyli to jest około 500... 5 miliardów. 5 miliardów na 10 lat, czyli to jest około 500 milionów rocznie. Natomiast tam jest mowa o 2 miliardach corocznie, w związku z tym przez te 10 lat to byłoby 20 miliardów, a ustawa jest tam, zdaje się, na 5 lat na razie, czyli 10 miliardów, czyli znacznie, czyli czterokrotnie wyższe środki na telewizję publiczną niż na dodatkowe na tą onkologię. A po drugie, no powiedzmy szczerze, że ta kwota nie ma żadnych powodów, żeby telewizja trafiła do mediów publicznych. Do 2015 radziły sobie bez dodatkowych środków z budżetu w takiej ilości. Czy one sobie radziły? No wie pani, ale nie powiem pani, że 2 miliardy to jest ogromna kwota. Naprawdę to jest kwota, która przecież media publiczne no, też PiS mają. PiS miało dużo czasu, żeby sprawę tę uregulować w jakiś... No, jak finansować, się jak finansować media publiczne? Nic. Bo przecież natomiast były różne zapowiedzi, że to miało być ustawa abonamentowa, jakieś dopłaty do prądu, coś tam jeszcze. Też nie, po prostu zawsze jest kroplówka z budżetu państwa. Daje pani sobie sprawę, no to może dobrze, trzeba zadekretować, że media publiczne mają być finansowane z budżetu państwa, koniec kropka, w związku z tym nie będą miały możliwości emisji reklam. Na przykład. Ale trzeba coś zdecydować. Albo w ograniczonym zakresie granie. Nie w takim jak media komercyjne. A może trzeba je odchudzić? Może nie powinny mieć, że tak powiem, tylu programów, które mają charakter nieedukacyjny. Bo wie pani, jeżeli pani ogląda, nie wiem, TVP Kultura czy Historia, to można zauważyć tam elementy edukacyjne. Natomiast jeżeli oglądam w TVP1 albo TVP Info, które jest głównie szczujnią, no to ma się wątpliwości, czy w takiej postaci powinno funkcjonować. PiS ma problemy, PiS ma dużo problemów. Wiemy, że w tej chwili ma problemy tak zwane banasiowe, ma problemy związane z tymi mediami. W związku z tym rozumiem, że potrzebuje dużej tuby propagandowej, za duże pieniądze po to, żeby je przykrywać. Czyli raczej można się spodziewać, że pan prezydent jednak spróbuje tę ustawę jakoś wstrzymać, że raczej jej może nie podpisać, ale to wtedy wam wytrąci broń, bo przecież cały czas mówicie, że trzeba te pieniądze przeznaczyć ale na onkologię, a nie na propagandę. To pani jest redaktor, widzi pani, jaki problem wizerunkowy ma prezydent na początku kampanii? I pani od szefowa kampanii, i właśnie pani Lichocka, i kwestia tej ustawy, i kwestia tego, co się dzieje wokół pana HCBA. A na spotkaniach widać, że jest po prostu pełen entuzjazm. Ta, pełen że ludzie po prostu są kolokwialnie kleją się do pana prezydenta. A widziała pani tego mężczyznę, który ze łzami w oczach dziękował panu prezydentowi za to, że może kształcić córkę, że córka może studiować medycynę. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że są różne programy socjalne, które nie wynikają z tego, co robi prezydent, tylko raczej są kwestią pochodną tego, że mamy dużo wyższą wzrost gospodarczy wynikający z ogólnej koniunktury światowej. I w związku z tym są dodatkowe pieniądze w budżecie. To, że PiS nie potrafi tymi pieniędzmi ani dobrze zarządzać, ani nie potrafi zadbać o to, żeby one nie wyciekały, na przykład w postaci... No chyba jednak pieniądze są na 500+ i na emerytury 13. A jak mówił Jacek Rostowski, to mówił, że pieniędzy nie ma i nie będzie. Skąd jest na 13 emeryturę?
Skąd? Z Funduszu Solidarnościowego. Przy czym to nie jest tak naprawdę do końca z Funduszu Solidarnościowego, tylko na kredyt, dlatego że jeżeli pani widziała budżet państwa, to Fundusz Solidarnościowy kończy na minusie, czyli wszystkie te pieniądze tak naprawdę to jest dziura budżetowa, którą ukrywają. To właśnie wygląda. Tak, no to właśnie. A jeśli chodzi o Nowoczesną, to ile liczy aktualnie członków? Ktoś to policzył? Znaczy, miała pani spotkanie tutaj w radiu, nie wiem, z tydzień temu albo tygodnie temu z przewodniczącym Szłapką. Widzę, ja słucham na bieżąco, staram się panią redaktor słuchać. Nie mogę. Z tego, co wiem, mogła pani te pytania wszystkie mu zadać. Ale ale pani się już tym nie interesuje, rozumiem, tak? Nie, ja się oczywiście, że interesuję. Natomiast oczywiście takie pytania to bardziej powinno się kierować do przewodniczącego niż... A nie lepiej zwinąć sztandar? Nie. To jeszcze warto kontynuować ten projekt? Co, dla nas w Nowoczesnej bardzo ważne są wartości. Wartości, z którymi przyszliśmy do polityki, wartości, które w dalszym ciągu mamy, związane z liberalizmem zarówno gospodarczym, jak i światopoglądowym i uważamy, że jest to wartość dodana. To bardziej byście jednak pasowali do lewicy, ale rozumiem, że... Lewica jest socjalna, natomiast my jesteśmy liberalni również gospodarczo, w związku z tym jesteśmy za wolnościami gospodarczymi, jesteśmy za przywróceniem handlu w niedzielę, jesteśmy za tym, żeby obniżać podatki, a nie tak jak PiS podnosić 41 różnych opłat i podatków. Jesteśmy za tym, żeby było mniej państwa, a nie więcej, żeby samorządy miały większą władzę i żeby dawać im więcej pieniędzy. W związku z tym nasz program w stosunku do tego, co jest z lewicy, znacząco się różni. Ale była szefowa Nowoczesnej, nie wie ilu jest aktualnie członków tej partii. Odsyła mnie do aktualnego szefa. A Ryszard Petru groził pani pozwem za to, że pani jego obarcza odpowiedzialnością za to, że Nowoczesna dorobiła się oczywiście mówię to w cudzysłowie, takiego długu. Tydzień temu, bo to był piątek, czyli prawie tydzień temu, aktualny przewodniczący Nowoczesnej poinformował mnie i słuchaczy Radia Z, że do spłaty jest jeszcze 2 miliony, są 2 miliony 400 tysięcy. No to... Poinformował również, że za czasu mojego przewodniczenia około miliona zostało spłaconych, mimo tego, że nie mamy subwencji. No ale mimo tego, że 2,5 miliona do spłaty, to jest potężna kwota. No to jeżeli pani go pytała, jeżeli zadeklarował, że będziemy to spłacać do końca tej kadencji, no to w związku z tym po co te pytania? Ale Ryszarda Petru się pani nie boi, rozumiem, nie. Tak? Natomiast wie pani co? Ale przekazał pani jakieś dokumenty przez pełnomocnika? Nie. Najbardziej mnie bawi pani co? Tylko w mediach. Natomiast najbardziej mnie bawi to, że najbardziej uderzają prawicowi trolle, przy czym rzadko kto wie, że jedyną partią, za którą, no nie wiem czy jedyną, bo może wcześniej też się to zdarzyło, ale za którą rzeczywiście długi zapłacił Skarb Państwa, to jest Porozumienie Centrum, ponieważ w 2007 roku w ostatnim, że tak powiem, rzucie na taśmę minister PiS-u Jasiński umorzył zobowiązania PC w stosunku do budżetu państwa, około kilkaset tysięcy złotych, niecałe milion złotych. W związku z tym wszystkim prawicowym trollom proponowałabym zapoznać się z tą historią. Pytanie od słuchaczy. Prezydent Duda mówił w 2015 roku, że jak się zostaje prezydentem, to się nie jest partyjnym w żadnym stopniu. W takim razie, czy Nowoczesna albo Koalicja Obywatelska zaprosi pana prezydenta na posiedzenie klubu, tak jak zrobiło to Prawo i Sprawiedliwość? Oczywiście cały problem polega na tym, że ja bym miała nic przeciwko, gdyby pan prezydent jasno powiedział, co chyba wszyscy wiemy, że jest na pasku Prawa i Sprawiedliwości. I ja bym chciała, szczerze mówiąc, oczekiwałabym jednej rzeczy od prezydenta Andrzeja Dudy, żeby po prostu ujawnił wytyczne, jakie dostaje z Nowogrodzkiej na nową kadencję. No bo jak na poprzednią kadencję patrzymy, jakie dostał wytyczne, to jest jasne. Ma podpisywać wszystko to, co mu PiS każe podpisać, zwetować to, co mu PiS każe zawetować i najzwyczajniej w świecie nie wychylać się ze swoimi inicjatywami. Wie pani co, czasami się pytają, co prezydentowi udało się zrobić i jaką słyszymy odpowiedź przez te 5 lat prezydentury. Przewrócił godność polskim rodzinom. No przepraszam bardzo, jaki jest jego udział w tym, delikatnie mówiąc... Że wspierał te wszystkie projekty zaproponowane się i przeprowadzone tak naprawdę przez Prawo i Sprawiedliwość. Jedyna ustawa, którą się udało przeprowadzić, to była o solariach. W związku z tym, delikatnie mówiąc, mam dziwne wrażenie, oczywiście słuszna, tylko że trochę mało jak na 5 lat prezydentury. Tak to nie udało mu się dokładnie nic. Była to prezydentura. Nawet można powiedzieć, że strażnik Żyrandola to w jego przypadku jest to przesada, bo nie potrafił na przykład strzec konstytucji przed tym, żeby była łamana.
Pytanie kolejne od słuchaczki tym razem. To jak tam idzie walka o świeckie państwo? No, chyba nikt nie ma wątpliwości. Zaczęła pani od pytania, czy pani Małgorzata Kidawa-Błońska ma zamiar rozpocząć wojnę ideologiczną. Ideologiczną. Oczywiście nie. Natomiast bardzo ważne dla nas jest to, żeby był rozdział Kościoła i państwa, że rzeczywiście Polska musi być... Ale to na razie jest tylko deklaratywne. Nie zrobiliście nic w tym kierunku. Nie, no my składaliśmy... Przepraszam bardzo. My jako Nowoczesna, po pierwsze, ja jestem akurat z inicjatywy Świecka Szkoła w 2015 roku. Składaliśmy również projekty ustaw dotyczące właśnie świeckiej szkoły. Ale to są tylko projekty, na papierze są to projekty. Przepraszam bardzo, nie mamy większości. Nie wiem, czy pani pamięta to, że PiS zamraża poszczególne projekty, nawet te ustawy obywatelskie. Też zabrażała. Nawet te projekty, ale projekty opozycji. Że będzie inny, że PiS będzie działał, będzie miał pakiet To prawda, też pamiętam to wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego tuż po wygranych wyborach w 2015 roku. Na Nowogrodzkiej zresztą było to wystąpienie. Projekty obywatelskie będą dla nich priorytetem, że będą wprowadzane. Wie pani, ile jest zamrożonych projektów obywatelskich? Co najmniej kilka. I przechodzą z kadencji na kadencję, bo projekty obywatelskie nie można odrzucić. Nie wygaszają wraz z końcem kadencji. Więc oni je przepychają tak z kadencji na kadencję. W związku z tym, delikatnie mówiąc, okazało się, że również świecka szkoła jest w ten sposób zawieszona. A wracając do tego pytania. Również w sprawach podpisałam, w ramach porozumienia, które podpisała Małgorzata Kidawa-Błońska z Nowoczesną, jest są kwestie rozdziału państwa i kościoła. Czyli na razie ta walka o świeckie państwo idzie dość upornie. Narzędziami są albo większość w parlamencie, albo narzędziami jest prezydent. Liczymy na to i widzimy to z deklaracji Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, że będzie dbała o to, żeby to była prezydentura, która ma charakter świecki w tym znaczeniu, że dba o rozdział kościoła i państwa. Tak, czyli fundusz kościelny zostanie zlikwidowany. Znaczy wie pani co, już były próby przecież dotyczące podatku kościelnego i jeżeli byłby podatek kościelny, czyli uporządkowane źródło finansowania kościoła. To było tylko deklaracje. Nic się nie wydarzyło w tym zakresie. Więc najwyższy czas, żebyśmy kiedyś to zrobili. Natomiast nie powinniśmy nigdy, ja nie jestem w ogóle przeciwna jakimkolwiek walkom w sytuacji, w której Kościół jako wspólnota jest największą wspólnotą w tym kraju. I nie chodzi o to, żebyśmy wojowali z kimkolwiek, tylko żebyśmy zadbali o to, żeby na przykład stanowiąc prawo, Kościół nie miał specjalnych priorytetów. Co ja mam na myśli? Na przykład ustawę o ziemi, gdzie ma specjalne przywileje. Kolejną kwestią jest to, żeby na przykład nie było transferu środków do Rydzyka, bo nie ma żadnego powodu, żeby jeden z biznesmenów miał dodatkowe środki z budżetu państwa. I o to też powinno zadbać państwo. Państwo powinno strzec środków finansowych państwa i powinno zadbać o to, żeby każdy Polak czuł się równie dobrze w Polsce, a nie tylko osoby wierzące. No i kolejne pytanie, no jak ze spłatą długu Nowoczesnej? Jednakże widzi pani, no ludzie się, tak, ale ludzie się tym interesują cały czas. Się cieszę. No, natomiast ja się interesuję tym, co się dzieje w... Temat niewygodny, nie. Tak, i trudny, no trudny. Znaczy tak, po pierwsze, jak wiadomo, w momencie, w którym zaciągane były te zobowiązania, jak i również kiedy utracono subwencję, nawet nie byłam członkiem Nowoczesnej, bo to było zanim przystąpiłam, ale po drugie, my jako kolejne zarządy podejmujemy zobowiązanie, jak pani widzi, spłacamy. I to jest chyba najważniejsza rzecz. Nie macie wyjścia. A natomiast były oczywiście partie, które miały dużo większe zobowiązania, a jedyną partią, w stosunku do której wiem, które zostało umorzone, to było PC Jarosława Kaczyńskiego. A pani wie, jaki jest dzisiaj dzień? Dzisiaj jest... Środa? Popielcowa? Środa Popielcowa. No, cieszę się. No i w związku z tym... Ale rozumiem, że dla pani taki dzień nie ma znaczenia. Nie jestem osobą wierzącą, natomiast szanuję tych, którzy mają ten dar wiary i uważam, że na pewno im to pomaga w życiu. A wczoraj jakoś tak pani żegnała karnawał? Wczoraj byłam w teatrze. Bardzo fajne przedstawienie w Och Teatr. Czyli... Zachęcam Lili. Byłam razem z córką. Uważam, że... Kulturalnie. Warto czasami chodzić do teatru. Jak mam tylko możliwość, okazję, zachęcam. Och Teatr Lili. Czyli to było kulturalne pożegnanie z karnawałem. Bardzo dziękuję. Katarzyna Lubnauer, wiceprzewodnicząca Klubu Koalicji Obywatelskiej, dziękuję była państwu z nami bardzo, i była szefowa partii Nowoczesna. Dziękuję.